Hej, witajcie bardzo serdecznie w pierwszym materiale z Battlefielda 1 na moim kanale. Jeśli wiecie, to ja uważam w ogóle całą serię Battlefield pod postacią każdej jej odsłony za chodzące cudo. I tego nic nie zmieni, nawet jeśli by spartaczyli kolejną. Może troszeczkę nie do końca podszedł mi Battlefront, ale to jest tak jakby taki troszeczkę inny odłam, ale Battlefield 2... 3, 4 świetne gry i mam nadzieję, że ten Battlefieldzik też taki będzie. Oczywiście troszeczkę już pograłem i mam już swoje zdanie i ono oczywiście jest pozytywne, ale chodzi mi tutaj głównie o to, co przedstawi tutaj Home. Nie, jeszcze wam pokażę, w czym my to gramy. My gramy, dajcie Home, gramy w 2.7K na wysokich ustawieniach, bo w miarę to jako tak ociągnie. 2.7 i nie wiem, gdzie tu są Advanced. O, hej, tak mi to ustawiło. I te, niech tak to jest. Bardziej się zastanawiam właśnie Conquest albo Rush. Zagrajmy tutaj, to jest, podbój jest lepszy. Bardziej się zastanawiam, co zaprezentuje już finalna, pełna wersja gry. Z tego co widziałem, to broń jest ponownie od zasrania dosłownie. Teraz w tej wersji Open Beta, a oczywiście mamy dostęp, nie wiem, do dwóch broni przy każdej klasie. Z tego co mi się wydaje, z tego co pamiętam, grałem dwa dni temu. I bo nie było czasu kompletnie, wczoraj nic nie zagrałem. No, smutne, tutaj Open Beta, a tutaj muszę pracować, no. No i takie życie. Ale gramy dzisiaj i nagrywamy. Mi się naprawdę przyjemnie grało. Grałem szturmowcem i medykiem, z tego co wiem, i tak też zagramy sobie teraz. Apples, Butter, Charlie, Duff, Edward i 3D. Grajmy z tymi panami, join squad i fantastycznie jesteśmy. Rozpoczynamy rozgrywkę. Ej, samolotem jeszcze nie latałem, chcę się... Nie żartujcie, zrespiłem się w samolocie, jak tym się lata? Okej. Tak, super, tego jeszcze nie robiłem. O, możemy tu zmienić widok? Oh, great, fantastycznie, ten jest nasz. Ale super, rozpoczynamy odcinek od samolota. To co prawda jakby nie dam głowy za to, że zaraz tutaj nie zgi... Chodź tu, tego załatwię. Chodź. Troszeczkę trafiony, enemy hit. Okej, już nawracam. Nie wiem co się dzieje, nie wiem gdzie też on jest. Chodź, come on do mnie. Jesteśmy na twoim ogonie, ale oberwiesz. Ej, pierwszy raz to robię, więc jakby coś się przegrzało. Dawaj, po nim. Nie chcę w niego wlecieć, muszę troszeczkę zwolnić. Ajajajajaj, gdzie on jest? Gdzie jest ten pan? Tutaj. Troszkę muszę tak ogarnąć też to strzelanie, bo powiem wam szczerze, że pierwszy raz to robię i nie wiem... Oj, kogoś zabiłem. Chyba wyskoczyli panowie. Załatwiłem samolot. Dobra, teraz musimy spadać szybciutko. Wybiorę, wybrałem. I wow. Ale jaja. Kurczę, muszę uciekać. Niech ten strzelec coś zrobi. Nie chcę się tu rozbić. Nie chcę się rozbić. Powiedziałem, że nie chcę się rozbić. Dobra, chyba będzie trzeba spadać z tego. Jak się z tego wychodzi? Dobra, on był zdecydowanie lepszy, ja załatwiłem, a poza tym był szybszy, on ma jakiś szybszy ten samolot, bardziej zwinny, taki siup, jest, gotowy. Dobra, nie ma już samolotu, to sobie polataliśmy, czego się szczerze nie spodziewałem, że uda mi się to osiągnąć na pierwszym odcinku, ale się udało. Jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Resume. Ja sprawdziłem, dobra, bo się zastanawiałem, czy włączyłem nagrywanie dźwięku, ale na szczęście włączyłem. Przejdźmy tutaj do G, żeby jakby na spokojnie sobie rozpocząć. Mamy tego szturmowca, mamy medyka, wsparcie i scouta, snajpera takiego, zobaczymy. Zagrajmy sobie medykiem najpierw, deploy. Załatwiony samolot, teraz przydałoby się załatwić kogoś na ziemi. Załatwiłem samolot, ale go nie zabiłem. No, nie zabiłem tego jakby żołnierza, oni zdążyli wyskoczyć. A ja nie pamiętam, znaczy nie wiem jak się wychodzi. Zresztą mogę teraz to przetestować, gdzie tu jest jakiś pojazd, sprawdzę. Jak się wyskakuje, chyba na E z tego co mi się zdo. Tak, dokładnie. Ej, podjedźmy sobie tym, tu chcę na... Człowieku, co ty ogarniasz? Strzelają do mnie. Cicho, patrz. Chwila, moment. Możliwe, że mnie nie widzi, bo się patrzy w tamtą stronę. Tak, chodź tu.
Nie, ale Mati jest niedobry strzelać do spa. W ogóle to chyba się, nie, no strzela się do, czy nie, jakby rozgrywką fair to nie jest strzelanie do spadochroniarzy. Czy też nie wiem jak się robi w trakcie wojny, nie wiem, ale naprawdę ten Battlefield mi się świetnie, no podoba mi się, jest to jakiś troszeczkę wyłam, jeśli chodzi o trójkę i czwórkę, która była no tak kontynuacją trójki, umówmy się. Były bardzo podobne do siebie, to teraz jednak ten Battlefield to jest coś, co zrobi robotę, mi się wydaje, szczególnie w pełnej wersji gry, jak się będziemy bawić na wszystkich mapach, z dostępem do wszystkich broni. Tutaj mamy cały mój team, tam jest typek. Aj. A to nie ten mnie załatwił. Okej, okay, myślałem, że ten z konia do mnie strzela. Przytrzymując spację mamy szybszy jakby resp. Czy szło ostatnio jak grałem? Co oni tu rozpylili? Ja pierdziut. I przykombinujmy troszeczkę tą rozgrywkę. Stary w tamtą stronę. Poszedł granat, oni już wiedzą gdzie jestem. Wow! Ja go zabiłem czy wlazł w jakiś... Tu jest. Szybko reload tego gówna. Ale jeju, natarcie, ja pierdziucy, wymyślili akurat jak tutaj przyszedłem. Dobra, przede wszystkim to możliwe, że może byśmy tego bronili, tak? A to jeszcze okej, okay, to rozumiem. No, Boże, Mati, trzeba się skupić czasem, bo ta celność u mnie to dzisiaj to jest jakaś porażka. Dawajcie, już apteczkę tylko rzucę, sam się bym nią chętnie leczył. Mam to przeładowane, to przeładuj. Tam idą. Jezu, nie wiadomo gdzie bronić. Tu są nasi, okej, tu już będą pilnować, to teraz tutaj. Chodź. Możesz tylko... Wow! Jak to? Ojej, przecież dowlógł się, już myślałem, że tam nasi zabezpieczyli, przecież sami widzieliście jak biegli. Samolot, zdążę! Czy zdążyłem? Znowu, okej. Okay. Si kamera i zobaczmy, co wy zrobicie. Może przejdziemy sobie jakiś dołem. Ostrzał jest, teraz już przynajmniej umiem wysiadać z niego. Tyle dobrze, patrzcie, tam próbuję, już ci wejdę na ogon, zobaczymy. Zaczynamy rozgrywkę znowu od ostrzału samolotu. Ej, ty pałko, dobra, bo nie chcę go przynajmniej załatwić. To tyle, jesteś tutaj. Ajajajajaj. Dobra, po gazie. Po garach, tak żeby mi przynajmniej nie weszli na ogon. I zobaczymy, szukamy czegoś latem. Wow! I nawrót. Wejdę mu na ogon? Jeśli dobrze myślę, to tak. Dawaj po silniku, pięknie, jeszcze raz. Oż ty szatanie, dlaczego się we mnie wpakowałeś, jaki pieron. Co on to zrobił? Zamiast jakoś latać normalnie, to się zderzył ze mną. Pytanie, czy to był nasz, czy nie nasz? Jest to latające gówno, które już ubiłem, tak? Chyba sobie to spadło. Ej, te samoloty mi się tutaj naprawdę mega podobają. To jest cudo, jestem w swoim żywiole. Co prawda... Wow! Chyba coś się z naszym statecznikiem stało. Trzeba wysiadać, przykro mi bardzo. Jak się otwiera spadochron? Chwila, bo nie wiem co się dzieje, nie wiem gdzie jestem. W ogóle co ja to mam za broń? Dobra, spadamy za budynek. Za budynek wiedziałem. No i dupa! Kurczę, tam był drugi, myślałem, że zdążę gdzieś uciec, ale... Dobra, trudno. Przynajmniej tyle, ale samolot naprawdę moja bajka. Dajcie mi kolejny. No, muszę poczekać, nie chcę czekać. Dajcie mi kolejny samolot, niech ktoś zabije naszych. No, Mati się chce zabawić. Samolot! Dajcie samolot. No, błagam, tu jeden nasz lata, ale... To tyle, ciekawe jak szybko się respią, no bo mój teraz zginął i on się powinien odrespić, chyba że ktoś go już wziął. Tam jest wroga. Poczekam, jest! Zdążyłem? Aki doki. Samolot wroga. Jak fajnie cię znaleźć. Come on.
Chodź tu. Kto kogo? Come on, zakręcamy, no. Dawaj. Nie strzelaj po mnie, Paweł. Ciekawe, czy teraz podołałeś. Chyba podołał. Ale piękny odgłos. No i strzela, uparł się na mnie. Złamas. Ciekawe, czy teraz mnie... Cześć! Chodź tu. Nie wiem, co się stało, ale najprawdopodobniej zniszczyłem typa. Pierwsze, że uciekłem, mu ogon mi zrobił i się udało. Jehehej, mam cię. Ciekawe, zrobiłeś nawrót? Nie wiadomo. Nie wiadomo, co zrobiłeś. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Chodź tu. Znowu mi siedzi na ogonie, znowu jest problem go zgubić. Dawaj, przelecimy tędy, zobaczymy, czy potrafisz. Wow, skały! A czy ta, czy ja potrafię? Troszeczkę się rozbiłem, ale... Okej. Ale świetna zabawa, nie no, uwielbiam tego Battlefielda. Boom, załatwiony! Okej, bawimy się dalej. Czekajcie, wiecie co? A siedzi mi na ogonie, już go widzę. Ale ma mniej zwrotny samolot, on ma tego dużego chyba. Jest to, to tutaj, gdzie... Pomóż mi, stary, pomóż mi, pomóż, 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 bo mam ogon. Pomóż mi, super. Repair jest na X? Ej, coś naprawiam. Dobra, wysiadka. Dobra, jestem na ziemi. Super, ale się udało. Mega mi się to podobało. Pałko! 48 mu zostało. Dobra, okej, okay, pobawiliśmy się samolotem, co jest przyjemnie, jest zabawne. Skip, revive i robimy to jeszcze raz. Push F, już! Już, 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 już. Grajmy medykiem? Może, czekajcie, może klasa mi się zmieni. A grajmy medykiem. Zobaczmy tylko, jakie tu są jeszcze inne bronie u tego medyka. Automatic? Dajcie unlock. Zobaczymy, jak to działa. Dziękuję. Medical. Bandaż. Tutaj jest broń. Pistol niekoniecznie lepszy. Granat. I shovel. Dobra. Gramy. Gramy, 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 gramy. Saperką, ale cię zaraz ubiję. Ej, faktycznie to jest automat. Dobra, choć niekoniecznie jakby jest to jednoznaczne z tym, że ja automaty lubię. Ciekawe, czy dotrę do E. Jeśli bym tak zaczął śmigać na E. Pięknie sam. Strzelać po nim! Po tym też. Jak tam wynik? Nie wiem, ale się ubawiłem. Dobra, idziemy. Idziemy. Punkt D. Ej, patrzcie! D przejęliśmy. Ja pierdziut. Kto tam wlazł? C też przejmujemy. Idę wam pomóc C. Charlie, 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 Charlie. Tylko długo go nie poprzejmowaliśmy. Ktoś tam broni tego gówna. V-Sync mam wyłączony, bo mi ekran tnie. Muszę włączyć V-Synca. Dobra, robimy jakby rozeznanie. Czy wchodzimy na power? Raczej nie lubię. Wow! Ale to nie po mnie strzelają. Niech tylko mi tu ktoś wlezie. O. Następny. Nie no, jakoś to co jednak bronimy. Żeby nie było. Dobrze, że za tym nikt nie zdał, bo bym dostał ładnie, ale w ryj. Obraz C, przejście tędy, proszę bardzo, więc...
O, niekoniecznie mi się to uśmiecha, ale wejdźmy właśnie. Tam są! Jest tu przejście? Jest. Chwila, chodź tu. Chodź tu, Pao. Gdzie ty poszedłeś? Dobra, jeden padł, który mi bruździł, bo nie wiedziałem, gdzie poszedł. Tutaj też nie. Dobra, szybko, come on! Dobra, udało się przedostać. Taki plus tylko, schody do góry. To był typek, czy mi się tylko wydawało? A, to był koń. Dziwne, nieodparte wrażenie, że ktoś tu chodzi. To niedaleko. Oho! Czyli co, jednak mnie widzieliście, ktoś mnie oznaczył. Czy strzelaliście tak przez przypadek po tym budynku? Tam jest. Chwila. Że wam pomogę. Ty, Pao. Raz wie, że tu jestem. Jaki pieron! Załatwiłeś go? Dzięki, naprawdę, stary. Dobra, mamy więcej całego, ale fajnie, że to postawił po prostu tą bombę. No i tyle z mojego budynku i z mojej osłony. Jednym słowem, dupa po prostu. Co tu się dzieje? Tam strzelacie, tu jest nasz punkt Charlie i przejmijmy tą stronę. Jest ostrzał, jakbym się dostał szybciutko tutaj, o, w ten sposób. Też by nie było głupie. I zobaczmy. Całkiem spoko punkt, tylko że nie mam broni, bo automat nie jest aż tak, nie ma takiego dobrego zasięgu. Mnie tu ktoś wyczai. Tam mam, kurde, karabin. Chodź tu, chodź. No, come on, podejdź bliżej, bo mam automat. A. Czy co, no na ryzykanta bym jakoś przebiegł. Oj, baga jakiegoś macie, coś wam się tekstury spierdzieliły. Jest kolejny. Chodź tu. I to było przemiłe. Ale dostał tą łopatą. Kolejny. Nie uczysz się na błędach swoich przyjaciół? Przepraszam, nie tędy. Przejdźmy. Tu był nasz. Wiecie co, zostanę tu, bo tu jest całkiem przyjemnie. Na chwilę tylko. Mi tu nikt nie wszedł. Chodź, gramy, chłopie. Jest, dobra, w miarę ciut bezpieczniej. Wywal to. Wow, jakie okienko na świat. Tam jest, jak mnie zauważył, to po ptakach. Okej, ten automat też jest całkiem fajny. Nieprzyzwoicie dobry. Tam ostrzeliwuje. Z tej strony. Załatw go. A nie, tutaj już są nasi. Okej, to ja idę tutaj. Dalej. Takie bieganie to nie jest dobre. Okej, przeszedłem. Super. Tam nikogo nie ma. Popatrzmy na tą stronę. Też chyba nikogo. Pięknie. Coś rzucili, nie wiadomo co.
Tak się nie przedostaniesz, stary. No. Świetnie, ej, długo już Mati nie padł. Coś mi jakoś fazę podłapałem, dobrze mi to idzie dzisiaj. A bo gra mi się tak spodoba. Nie no, automat też naprawdę fajna sprawa. To co, może byśmy zaczęli nacierać na jakieś punkty czy coś takiego? Nie wiem, co wy robicie. 9 do 2. Tam jest typek. Tylko, że to wszystko, kurde. Jak się tam dostanę, jak tam pójdę? Nie wiem, bardziej lubię taką walkę w zwarciu, jest biegnie. Dobra. Ktoś mnie widział? Tam są kolejni. Ja pierdziut, ale was tutaj nalazło. Jeszcze jak ktoś mnie tylko zauważy, to jest po mnie tutaj. Chodź, 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 chodź. Aj! To chyba mnie zauważyli. To chyba po ptakach. Już po zawodach. Jeśli ja tutaj przejdę... Nie widzieli mnie, to gdzie jest ten, który tutaj wbiegł? Już go ktoś załatwił? Bez jaj. Tutaj nasi padają, jak kaczki. Ciekawe z jakiego powodu. Są wszystko nasi. No tu jest ostrzał artyleryjny. Nakurwiają. Przepraszam, ale to jest Battlefield. Tu czasem trzeba poprzeklinać. Ty jesteś ze mną, przepuść mnie. Idę do góry zobaczyć, jak się ma sytuacja. No to już to posiedziałem u góry? Niesamowicie. Tam są wrogowie. Dobra, bo się nabiegałem. Aj, na farcie. Na farcie. Uspokójmy rozgrywkę na chwilę. Mam 10 tylko naboi, ja pierdziut. Muszę coś wziąć od niego. Okej, jak to strzelania? Wow, w dupę. Co to jest za gunwo? W końcu musiałem, tak? UNV. Papatki. No bo jakiś karabin, kurde, nie wiadomo, z dupy. Co, z czym to chodzi? Że jest taką maską, słuchajcie. Że jeśli o mnie chodzi, to kompletnie niegrywalna ta maska. Dobra, mam samolot? Nie mam samolotu. Ale sobie wejdę w si. Zabudowanie, moje ulubione miejsce. Tu ten czołg, świetnie. Zostawcie, bo to macie, jest dobra osłona. Jak to wygląda pięknie. Ja pierdziut. Dobra, cyk. Za ścianę. W ogóle czekajcie, może ten Vsync jakoś bym włączył teraz. Pytanie, czy to jest jakby opcja. Full screen vertical sync. To było trzeba zapisać? Nie. Mamy vertical sync, świetnie. Świetnie, great. Przesuń się, muszę biec. Naj! Już mnie oświetlał. Ja mam pytanie, jak my to tu zrobimy? Ty pało, widziałem cię! Myślałem, że to tak łatwo mu nie pójdzie. Aj, ajajajajaj. Dobra, dograjmy to. Nareszcie załatwię. Załatwię, jak tam wjadę na jakimś koniu, nie wiem czym, ale czymś wjadę. Może samolot bym dostał. Nie, ja się tam nie chciałem zrespić. Ja pierdzielę. O Jezus, to moje popierniczania teraz kawałek. Chciałem samolot dorwać, ale ewidentnie go nie ma. No i co, dupa. Teraz pytanie, kogo ja mam atakować? Punkt E. Ej, może byśmy tak jakoś do punktu E wlekli swoją dupę. Co wy o tym myślicie? To jest takie przejście, jak z tego, co mi się wydaje, praktycznie przez całą pustynię. 470. Ciekawe, czy to się ma prawo w ogóle jakkolwiek udać. 430. Zaraz zobaczymy, co jest za tą górką, bo jak za tą górką jest sama tylko jebitna pustynia i nic więcej, przecież to jest niewykonalne praktycznie. Wow, a ten tam zawisł, uskutecznił. Samolot. Ej, faktycznie, idę przez pustynię. Ja pierniczę. How did you hit me? I don't know, to nie on.
Tam wyskoczył, opuszczają nasze ten. Opuszczają nasze samoloty. 186. Ej, to macie szansę udać. Jak tam jeszcze nikt tego punktu E nie broni, chyba że to jest ich punkt respu. Wtedy tam się nie dostanę w ogóle, ale raczej bym się chciał dostać. No, już widzę, że ktoś uskutecznia akcję komandoską. No i zatłuk go, ja pierdzielę, nawet ci go oznaczyłem. No wracaj, 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 bo ja też biegnę do waszego punktu. Ciekawe, czy mnie widzisz. Muszę zajść tutaj ze skały. Jest tam ktoś jeszcze, bo on mnie zauważy. Najprawdopodobniej już mnie widział. Myślał, że ja jego nie, tak? Musisz tylko wywlec swoją dupę. No i kurde, przegrałem 18 punktów. A byłoby tak fajnie, byłaby naprawdę spoko akcja, jak tak wlokłem dupę przez, słuchajcie, pół mapy i nic z tego. I czy przegraliśmy, defeat. Ja pierdziu, dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj kończymy, zapraszam was oczywiście bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Nagram jeszcze z tego Battlefielda na 100% coś. I teraz to tyle. Trzymajcie się gorąco, jak tam wynik w ogóle, coś prezentowałem w tym. Contribution 175, a 1.35 kill ratio, ale to jest taki ogólny, nie z tego meczu. Ogólny personal dzisiaj jaki jest? 2.2, no może być, nawet fajnie. Nie jest źle, ale zobaczcie, ja nie gram jakoś bardzo efektywnie, jestem tutaj na końcu stawki. Tutaj może dużo nie zabijają, ale na pewno przejmują punkty i to będzie naszym kolejnym punktem w kolejnej rozgrywce. Podstawa, przejmować punkty. Teraz to tyle, trzymajcie się, cześć!